Mi się wydaje, że mam coś, nie wiem, to jest moja ocena, być może, że jest błędna, niewłaściwa, ale mam coś takiego, że po prostu nie lubię, proszę panią, nienawidzę. No to może takie słowo trochę za mocne, nienawidzę, ale nie podoba mi się, jestem przeciwnikiem, jeżeli komuś się dzieje, proszę panią, krzywda, jest dobrym pracownikiem, uczciwym, ma właściwe, prawda, oceny kierownictwa i tak dalej. A go się w jakiś sposób krzywdzi, no przynajmniej finansowo, prawda, że ma za niską grupę i tak dalej, to lubię po prostu wtrącić się w te rzeczy, choć to można powiedzieć, a co cię to chłopie obchodzi? To nie ty zarabiasz mniej, tylko tam twój kolega czy znajomy. Ale jakoś tak człowiek nie może to tak ścierpieć, że no co, dobry fachowiec, uczciwy, solidny, zdyscyplinowany, a po prostu, no a jeżeli chodzi o zarobki, to lubię gdzieś tam się włączyć. I w związku chyba z tym, to tak całe swoje życie zawodowe, to zawsze gdzieś tam byłem umieszczony w sensie takiej komisji społecznej, nie na etacie, takiej społecznej, bo na każdej wydziale, jeżeli chodzi o stocznię, w stoczni przede wszystkim przesiedziałem 56 roku. No to tak to się po prostu pracowało, nie? Że trzeba było się, to był obowiązek stanąć i pewnych rzeczy się domagać. Każdy strajk, jaki by nie był, no to jest wywołany przez świat pracy, przede wszystkim przez robotników, nie przez, no jakby tutaj powiedzieć, przez administrację, prawda, bo administracja raczej jest przeciwko temu, może nie wszyscy, ale większość, ale część jakaś jest, prawda, administracji, która blokuje to, ale to jeżeli strajkują, proszę panią, no to przede wszystkim robotnicy, nie? A jeżeli strajkują, to proszę panią, no przecież robotnika nie można traktować jako człowieka, prawda, ciemnego, prawda, bo tego wykształcenia nie ma. Ale to są też ludzie, którzy potrafią trzeźwo, proszę panią, myśleć, wykonują swoją pracę zawodową bardzo dobrze i tak dalej, i tak dalej. I nie można ich po prostu posądzać o jakiś, prawda, brak pewnego rozsądku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się robi strajk, to znaczy, że jest ku temu, proszę panią, powód jakiś, prawda, czy są za niskie płace, prawda, i tak dalej, czy jakieś tam są inne jeszcze sprawy dochodzą. W każdym bądź razie, no, świat pracy ma prawo, proszę panią, również walczyć o swoje prawa, o godną pracę, godne wynagrodzenie. No na tym polega rzecz na całym świecie, prawda. Ja, Leszka Wałęsę, no nie jest moim jakimś takim przyjacielem w sensie długoletnich, prawda, rozmów i tak dalej, pretensji do niego nie mam żadnej, absolutnie, proszę tak to nie odbierać czasem. Ja rozmawiałem, zakomunikowałem mu, bo uważałem, tak trzeba, bo to był jednak strajk i strajk w ten czas się wygrywa, kiedy po prostu jest nie jakaś tam, prawda, wąska grupa, a całością, bo w ten czas się władza liczy, bo jest siła. No i dlatego był ten telefon, czy ja mogę po prostu zakończyć, czy co tam u was słychać i tak dalej, i tak dalej. No. I jak my zrobili, to ja nie wiem, ale odpowiedź była taka z tamtej z Gdańska, że jeżeli żeście wszystkie sprawy swoje załatwili, to możecie po prostu kończyć strajk. Bo mówię, my najpóźniej będziemy też już jutro kończyć. I taka była rozmowa, bardzo dokładnie powtórzyłem.